Wszyscy są, rozumiem, tak? Obecności nie musimy sprawdzać. Kto nie zdążył, nie pojedzie. Słuchajcie, chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać na biegu, który nazywa się Hubertus. Czcimy w ten sposób święto jeźdźców i myśliwych. Tego nauczyła nas kiedyś pani Jadwiga. My ten zwyczaj cały czas pielęgnujemy, kultywujemy. I bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie będziemy mieli okazję dzisiaj świętować. Jak wiecie, biegowi głównemu, czyli jeźdźcom, którzy będą zmagali się z przeszkodami terenowymi w pogoni za lisem, towarzyszy asysta. Ja będę miał przyjemność prowadzić bieg główny, natomiast asystę poprowadzi pan Bartosz z niespodzianką, tak? Z niespodzianką. Mianujemy zawsze jeźdźca, który odpowiedzialny będzie za utrzymywanie porządku w szeregu. Do niego będzie należało kontrolowanie, czy no, wszyscy jadą poprawnie, czy nic się nikomu nie stało, czy nie trzeba na przykład zatrzymać w jakimś momencie biegu. I w tym roku chciałbym na tak zwanego kontrmastra mianować koleżankę Tuzię. Obowiązki kontrmastra są Tobie znane. Tak? Jedziesz na końcu, z jakimś tam odstępem oczywiście nie za dużym. Gdyby coś się działo, zmierz w tą trąbę, możesz sobie przećwiczyć przedtem. Wówczas ja będę wiedział, że pogoń trzeba zatrzymać. Uwaga, proszę, słuchajcie, w tej kolejności to jest szyk do prezentacji. Później, jak wyjedziemy już po prezentacji, wyjedziemy na zewnątrz, to się przeformujemy, bo tu nie ma podziału na asystę i bieg główny, tak? Także proszę się ustawiać. Tutaj będzie Rebus, albo dobrze, Ludwik, pan Bartosz, a tutaj będzie Rebus, czyli będę ja, tak? Klubu Jeździeckiego Deresz. Cieszę się, że Dzień Świętego Huberta, Święto Jeźdźców i Myśliwych, możemy obchodzić wspólnie. Pielęgnowaliśmy ten zwyczaj przez 40 lat i pielęgnujemy aż po dzień dzisiejszy. Miło mi przywitać wszystkich przybyłych. W biegu myśliwskim czynny udział bierze młodzież, nasi wychowankowie, którzy w lesie będą podążali lisim tropem, dosiadając rumaków z nowodworskiej stajni. Państwo będziecie nam towarzyszyć na trasie, dopingując nasze zmagania. Jako gospodarz najbardziej zainteresowany wytropieniem lisa, poprowadzę młodzież jego ścieżkami.
Mamy sporą grupę młodych jeźdźców. Przypadł mi zaszczyt przedstawienia ich, ponieważ większość z nich znam, przynajmniej z imienia. I większość z nich przygotowywałem do tego biegu dzisiaj. Może zacznę od osoby prowadzącej. Następny jest pan prezes Michał Szes. Przepraszam, Michał Anopiec. Michał Szes jest już za młody. Dobrze, tak? I on jedzie na Rebusiu. Na Ludwiku jedzie pan Szes, ale Bartek. Na Rodosie jedzie Dominika. Na Rucie jedzie Amelia. Mikrofon. Ola, przepraszam. Ola. Tu się mogę mówić. Karolina jedzie na halucynacji. Ola jedzie na Jaremie. Na Baletce jedzie Natalia. Zuzia, która z młodym koniem strasznie walczy, wcale się nie dziwię, jedzie na pokerze. Na Zekorcie jedzie Ania. Na Black Beauty jedzie Tosia. Lidia jedzie na Dakarze. Na Kianti jedzie Laura. Tam z tyłu mam problemy. Na Siwku, na Jantarku jedzie Martynka. Najmłodsza nasza, właściwie może nie wiem czy najmłodsza, ale najmniejsza nasza latorość na Jarzynce, czyli Lenka. Na Olimpii jedzie Martynka. Licia jedzie na Kamie. Laura jedzie na Pisance. Sandra jedzie na Kalabrii. Zuzia jedzie na Tamaryszce. Lena jedzie na Harmonii. Na Lunie jedzie Amelia. Wiktoria jedzie na Kilimandżaro. Na Karnawale jedzie Marcelina. Na Tamirze jedzie Asia. Kajtek, nasz jedyny młody uczestnik, jedyny mężczyzna poza prowadzącymi, jedzie na Tekili. No. I proszę, Mania, Marysia jedzie na Dormezie. Ostatnia Milenka jedzie na Surduciu. Ty ma nikogo nie pominąłem. To wszyscy. Proszę, zapraszam do jazdy. Tam stało wyż do zielonej Dąbrowy, towarzyszu mój.
Bączek. Bączek. O, dzień dobry. Czekamy, aż się pojawią. Koledzy instruktorzy prowadzą zajęcia z tak zwanych skoków. Nie ma tego miejsca, nie mamy, nie mamy. Dobrze, dobrze.
już jeszcze za szybko. Było spokojnie przeczekać, dać im się wyszaleć. Chciałem wszystkim pogratulować udziału we wspaniałej imprezie. Słuchajcie, tak bawimy się co roku, czcimy to święto, które jest waszym świętem, za dyscyplinę, wspaniałe towarzystwo i wspólną zabawę wszystkim. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę z koni. Ma czyste wody, proszę bardzo. Talerzyki czy pisemki?